VII Księdze Platonowego Państwa mamy sławny mit, czy też przypowieść o jaskini, która to przypowieść ma nam ukazać różnicę między mądrością a mniemaniem. Wyobraźmy sobie ludzi siedzących na dnie głębokiej jaskini, dokąd blask słońca nie dociera. Są oni tak skowani, że nie mogą odwrócić głowy i widzą tylko ścianę, dno jaskini. Z tyłu za nimi pali się ogień, a między ogniem a więźniami biegnie murek i ścieżka, po której poruszają się inni ludzie, noszący posągi albo rzeźby zwierząt. Skuci więźniowie widzą więc tylko cienie, co migocą przed ich oczami na ścianie i uważają te cienie za jedyną rzeczywistość. A nawet gdyby ktoś z nich mógł wyjść, to z początku, widząc te rzeczy, których cienie oglądał przedtem, byłby w takiej konfuzji, że tamte cienie brałby nadal za bardziej rzeczywiste. A gdyby go wyciągnięto z jaskini na słońce, blask by go oślepił i długo by trwało, zanim by mógł sam słońce obejrzeć. A gdyby wrócił na dno, byłby pośmiewiskiem towarzyszy więźniów, oni by mu nie wierzyli. Przypowieść dotyczy nas, ludzi niewyzwolonych z kajdan świata zjawisk. Tym słońcem, do którego nieliczni dochodzą, jest sama boska idea dobra, wieczne źródło światła dla umysłu, dawca prawdy. Od tej idei dowiadujemy się, jak żyć dobrze, jak z innymi ludźmi współżyć. Ale ci, co dobro dojrzeli, narażają się na szyderstwa innych, którzy tylko cienie znają. Miłośnicy prawdy i mądrości, czyli filozofowie, mają o to dbać, żeby ludzie, nie wszyscy zapewne, ale najlepsi, zobaczyli to źródło dobra, oswoili się z nim, posiedli wiedzę o tym, co najważniejsze, co sprawiedliwe, umieli rozeznać się w tym, co dobre i złe. Do tego trzeba właśnie spoufalić się ze światem form, z rzeczywistością inną, wieczną, nieskończenie lepszą niż nasz ten ułomny, przelotny świat cieni.